Jak co roku, również i tego odbywa się w powiecie kolskim kwalifikacja wojskowa. Kwalifikacja wojskowa odbywa się na podstawie rozporządzenia ministra obrony narodowej oraz ministra spraw wewnętrznych z jesieni ubiegłego roku, w którym określony jest termin rozpoczęcia, czas trwania komisji i również roczniki, które podlegają kwalifikacji wojskowej. Termin został wyznaczony na 16 stycznia 2015, a czas trwania przeprowadzania kwalifikacji wojskowej od 2 lutego do 30 kwietnia. Na terenie powiatu kolskiego kwalifikacja wojskowa odbywa się od 2 lutego do 27 lutego i są to osoby stawiające się do kwalifikacji wojskowej z rocznika 1996 oraz rocznik 91-95, które nie mają uregulowanego właśnie stosunku do służby wojskowej. Kwalifikacja wojskowa generalnie jest po to, ażeby komisja powiatowa, komisja lekarska określiła zdolność do stawiającego się, zdolność do czynnej służby wojskowej. Stąd zarządzeniem pana wojewody, bo on odpowiada za sprawy obronne na terenie województwa, zarządzeniem została powołana powiatowa komisja lekarska. Jej przewodniczącym jest pan dr Tomasz Ignaczewski, są wyznaczeni sekretarze i średni personel medyczny. Proces rejestracji, my przesyłamy informacje, obwieszczenia do urzędów miast i gmin z terenu powiatu kolskiego. Tam odpowiedni pracownicy odpowiadający za przebieg są zobowiązani. Oczywiście za przeprowadzenie kwalifikacji odpowiada burmistrz, wójt i ci pracownicy informują, wysyłają zawiadomienia o stawiennictwie się osób z tego właśnie wyznaczonego rocznika na kwalifikację wojskową do stawienia się przed powiatową komisję lekarską. I gdy już tutaj się ci młodzi panowie pojawią, to muszą, jakie drogi muszą przejść? Muszą posiadać z sobą dowód osobisty, muszą mieć zdjęcie. Pojawiając się są rejestrowani, są panie, 4 osoby, które zajmują się wprowadzaniem danych osobowych stawiających się, przygotowują dokumenty i wydają dokumenty wojskowe, książeczkę wojskową. Jest również system komputerowy Spirala, gdzie też jedna z pań właśnie te wszystkie dane wprowadza. Po zarejestrowaniu stawiającego się, on w świetlicy ma również zajęcia dotyczące promocji sił zbrojnych. Jest tak zwana, skrótowo powiem, pani świetlicowa, która prowadzi zajęcia z daną grupą i po tych zajęciach już bezpośrednio po zarejestrowaniu się stawiający się na kwalifikacje udaje się przed komisję lekarską.